Cicho. Ty robi? Dobra. Tak. Droga publiczność, dziś zaprezentujemy wam nasze poetyckie wnętrzności. Dobrze wiecie, że lepiej się w duecie. Nasze wiersze nie są znane, ale przez nas bardzo lubiane. Do wysłuchania chętnie zapraszamy, że się spodoba, nadzieję wielką mamy. Do pierogów ruskich. Tak! Pierogi ruskie. Kiedyś jadły was armie pruskie. Teraz jedzą was tylko stare dziadki, bo dzieci wolą zalane mlekiem płatki. Lecz nie martwcie się, bo nastała nowa era i wielu ludzi was naraz wyżera. Niektórzy dziwacy jedzą was z majonezem lub na słodko, lecz my, normalni, z ciepłą szarlotką. Więc do zobaczenia w naszym żołądku. Gdy doprowadzicie się do porządku. Drzewobójstwo. Czegóż nam więcej w życiu potrzeba, oprócz jednego wielkiego, pięknego drzewa? Bez drzew zginęlibyśmy marnie, więc nie... Więc nie niszczmy ich bezkarnie. To był drugi wiersz. To był taki króciutki. Brawo! Morze. Do morza chciałoby się biec, ale nie zawsze chce się chcieć. Więc lepiej zostań w domu i siedź tam aż do zgonu. Ale potem się... Ale potem nie dziw się wcale, że serce masz złamane. Więc nad morze was zapraszamy i tym wierszem się z wami żegnamy. Brawo!